Cześć, tu Gorygon, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w RimWorld. Cóż się działo? W poprzednim odcinku sfailowałem. Failowałem potwornie, zapomniałem postawić w drzwiach kabla. To powodowało, że niestety cały prąd, który tutaj tak silnie próbowałem generować, po prostu się generował i utykał na zawsze w tym małym, zamkniętym obiegu, który nigdy nie docierał do naszych baterii, a ja się tylko frustrowałem, że po prostu nie mamy prądu. No cóż, czasem tak bywa, że się coś przeoczy i trudno, nie ma się tutaj co na tym rozwodzić, ani nad tym już dłużej zastanawiać. Zgodnie z waszymi poradami tutaj puściłem drugi kabel na wszelki wypadek, chociaż troszkę się zastanawiałem, czy to robić, szczerze mówiąc. Dlatego, że i tak no, planujemy się stąd ruszyć. Ale przechodząc do tego tematu, bo to jest chyba główny temat, który chciałbym poruszyć dzisiaj. Wydaje mi się, że nie ma sensu od razu iść do statku. Wiem, że planowaliśmy karawany do statku, ale okazało się, poczytałem trochę o tym i okazało się, że jeśli weszlibyśmy... Przepraszam, że tak macham kamerą. Jeśli weszlibyśmy na mapę ze statkiem, uruchomiłby się jakiś tam skrypt, który jest zawsze nowa para. Lord i Samantha. O właśnie, Lord nazwałem kolonistę tak jak chciałeś twoim imieniem, proszę bardzo. I od razu mamy nową parę. No właśnie, jakbym wszedł na mapę ze statkiem, to uruchomiłby się skrypt taki, że przez 15 dni musielibyśmy bronić tego statku. I 15 dnia ten statek by się uruchomił i moglibyśmy skończyć grę. No to tak, z dwóch powodów moim zdaniem to jest coś, czego na razie byśmy nie chcieli robić. Raz, że no bez przesady, nie kończmy tej serii tak szybko, a dwa, to jest bardzo wishful thinking, że udałoby nam się ją skończyć. Bo moim zdaniem totalnie byśmy nie przetrwali tych 15 dni, bo jesteśmy na samym początku rozwoju. Także o, trzeba wymyślić alternatywne miejsce. Lord, co ty teraz robisz? Gotuję dobre danie. Słuchaj. Nie, inaczej, zlecenia. Szczegóły. Dobre dania. Any worker. Nie. Kiosiek. Kiosiek jest naszym kuchmistrzem. I niech on gotuje. Proste danie możecie jeść, koloniści. A Lord niech gotuje. Słuchaj, proszę ciebie, zajmij się gotowaniem. Suchy prowiant. Przede wszystkim zobaczmy. Suchy prowiant chcieliśmy zobaczyć. Chcieliśmy zobaczyć ze suchym prowiantem i czekaliśmy, aż Lord wybuduje. Chyba na ile jest, ile jak on ma wartość odżywczą. Racje żywnościowe. A nie, chyba, czy możemy zabronić? Możemy. Okej, okay, i tutaj nie zaniesiesz go. Mleko kukurydza nie psuje się. Wyśmienicie, to możemy zrobić osobny tutaj składzik. Powiedzmy skład, posiłki. Nie. Gdzieś powinniśmy zrobić składzik na suche racje żywnościowe, które będziemy już do karawany odkładali. Może zróbmy go faktycznie tutaj. I co? Gdzie to jest? Posiłki? Racje żywnościowe. Tak. No ale to może sobie tutaj leżeć. Coś chciałem sprawdzić z tym. Ilość pracy 8, nutrition 0,9. Wskaźnik niszczenia... Ale no to jest poza, że tak powiem, dachem. Jak jest pod dachem, to się nie psuje. No i wyśmienicie. Aha, podwójne drzwi. Ktoś mi sugerował, że ją zrobił. Teraz znowuż. No, jeśli się przenosimy, nie wiem, czy jest sens, szczerze mówiąc, także bez przesady. Już będziemy to robili, że tak powiem, w nowej bazie, którą będziemy planowali. Dobra, weźmy naszych najlepszych killerów. Kto jest naszym najlepszym killerem? Poza zabójcą oczywiście. Postać, strzelanie 10, Obi Play Games, wyśmienicie, wezmę ciebie. I Kapi też nie najgorzej, wezmę ciebie. I chodźcie we dwóch, mam dla was małe zadanie taktyczne. Otóż nie ma za dużo wildlife'u tutaj, nie ma za dużo zwierząt w okolicy, które moglibyśmy polować, poza bumeloupami, które z wiadomych przyczyn nie będą najlepszym dla nas źródłem mięsa, raczej byłyby źródłem wybuchów i moich frustracji. Dlatego chciałbym upolować tego mega leniwca. Udało nam się upolować Trambo, więc jestem całkiem, że tak powiem, pewien swoich sił, jeśli chodzi o polowanie. Zobaczymy, jak nam pójdzie ta strategia.
A, w ogóle ucieka. Co za typ. Myślałem, że on nas zaszarżuje. Ile on ma mięsa? To można sprawdzić pewnie. Prędkość ruchu, bla bla bla, masa... Ilość mięsa, 360, wyśmienicie. O to chodziło, potrzebujemy dużo mięsa na teracje żywnościowe. No i super. Alał, wy się zajmijcie tym, co robiliście, tak? I wyśmienicie, transportuję. Dobra, no i w związku z tym właśnie, wracając do tematu, że tak powiem, o którym się rozwodziłem, na który się rozwodziłem, przejdźmy sobie do świata. To się będzie chyba niestety długo ładowało, więc pewnie to będzie cięcie. Albo i nie. Albo będę teraz gadał. Zobaczymy. Zobaczymy, na ile będę gotów zrobić cięcie. Jeśli zagadam cały loading, to nie będę robił cięcia. No i już koniec. Już po strachu. Dobra. Chciałbym, szczerze mówiąc, przejść kawałek dalej, właśnie w stronę statku. Mimo wszystko. Ale też chciałbym osiedlić się w jakimś ciekawym terenie. To raz. A dwa... no właśnie. Tylko jakbyśmy sobie zdefiniowali ciekawy, no to jest pytanie oczywiście. Ale chciałbym się osiedlić gdzieś, gdzie jest więcej gór i idealnie też by było, gdyby była rzeka. Dlatego, że chciałbym wypróbować te wodne generatory. A z drugiej strony chciałbym mieć więcej minerałów, żebyśmy mogli na przykład właśnie... Czemu nie ma muzyki na mapie świata? To jest ciekawe. Czy w ogóle nie ma dźwięku? Nie, no musi być bez przesady. Jest. Dobra. Chciałbym właśnie... Nie wiem, może... Pytanie, czy chcielibyśmy lasy borealne, czy właśnie umiarkowana nizina, czy może gdzieś w górach, czy rzeka? Myślę, że generalnie gdzieś tutaj, w tej okolicy. Tak, żebyśmy byli, nie wiem, jakiś dzień czy dwa dni drogi od statku. Tak jakoś ja bym to widział, tak to planował. Co to jest? Zimne bagno. To nie brzmi najlepiej. umiarkowane bagno. Wow. Umiarkowane bagno. Tu moglibyśmy się... na bagnie... Właśnie, na bagnie nie chciałem budować, dlatego że tutaj zawsze jest dużo... tych takich podmokłych terenów, na których jest trudno budować. Więc jakoś mi się to nie uśmiecha, szczerze mówiąc. Może pustynia... Sprawdźmy. Teren. Granit, piaskowiec i wapień. Gorące lub zupełnie zimne. 0,7 rocznie. Zwierzęta mogą się paść. Tak. A nie ma nic napisane o zwierzętach. No nie, myślę, że gdzieś tutaj w tej okolicy. Albo bliżej. Może tak w pół drogi byśmy przystanek jakiś zrobili, bo jesteśmy tutaj. Moglibyśmy docisnąć, powiedzmy, sawannę. O, na sawannie moglibyśmy się rozbić. Na rzece. Tutaj gdzieś. Zobaczymy, no bo tutaj prosta droga, że tak powiem, asfaltowa prowadzi nas. Tutaj jest taki niebezpieczny kawałek Shadow Dolina. Tam ona wskazuje. Kliknijmy sobie tutaj prawym i sprawdźmy, ile by zajęło dojście gdzieś mniej więcej tutaj właśnie. 5 dni. To jest, nie jest najgorzej. I powiedzmy, że planowania karawany. Powiedzmy, że każdy kolonista ile potrzebuje jedzenia. Dodajmy ciebie. Ok, days of food. I nie, dodajmy... Tam jakoś liczyliśmy, że potrzebujemy... jest to, rację, że... Liczyliśmy, że potrzebujemy chyba dwie racje żywnościowe, czyli 1,8 na dzień. No więc, dobra, w każdym razie zróbmy te, wypełnijmy ten order, że tak powiem, i wtedy się zajmiemy. Brak wolnego miejsca, w którym można składować, a tutaj nie można składować? Proste danie. Racje żywnościowe, surowe jedzenie, pasza, pemikan, siano. Zaznaczmy pemikan.
Allow w to chyba trzeba odkliknąć moim zdaniem. I powinno być już ok. Tak, zajmij się kapi transportem. Wiem, że to jest ponad twoje kwalifikacje, ale niestety ktoś to musi zrobić. Tutaj sobie rosną roślinki. Gdzie mam jeszcze żyzną glebę? To jest zwykła gleba, to nas nie interesuje. Chodzi mi o żyzną. Żyznej nigdzie tutaj już nie... Tu jest jeszcze, ale to trochę za daleko chyba. Szczerze mówiąc. Dobra, przyspieszmy sobie trochę, żebyśmy się tutaj nie umarli z nudów. A, i cały czas nie zgooglowałem tych... jak one się nazywają? Pasożytów. No, ale rozumiem, że on po prostu ma jakąś szansę codziennie, żeby wyzdrowieć, tak? Zdolności manualne minus minus, zmęczenie, następne leczenie. Ból, ale nie to, że coś. Nie no, spoko. Chodzi tylko o te pasożyty mięśniowe. Nie wiem, niestety, no właśnie. Czyk, aha, kurczaczki małe, nice. To przyjemnie, mamy małe kurczaczki. Nasze baterie, że tak powiem, idą nieźle. Są napełnione. I faktycznie może rzeczywiście trzeba wyłączyć te reaktory. Pyk, wyłączmy. Myśliwy nie ma broni. Lord. A, popatrz. Bo ty gotujesz, mój drogi, tak? Zanosisz to, wyśmienicie. Szkoda oczywiście, że nie zestakowałeś tego, no ale to już inna sprawa. Wybierzmy ci broń. Karabin czy shotgun? Chyba cię w karabin broimy. Ekwipuj. Ekwipuj. To jest ciekawe słowo. Powinno być załóż po prostu. Coś. No i nie będziemy się rozwodzili nad tym, jak to powinno być przetłumaczone. I tak już się naraziłem pewnie wystarczająco ludziom, którzy to pewnie za darmo robią, więc good job. Ja na przykład nie chciałoby mi się pewnie tłumaczyć. Czemu nie ma dźwięku? Nie, trochę jest, ale jest cicho, bo nie ma muzyki. Okej, okay, zwiększę troszkę głośność, żeby na pewno było słychać. No i co, wszyscy sobie pójdą spać. Jak tam Wektor? Jak nasze relacje, drogi więźniu? Resistance remaining 8.7. W ogóle jak potrzeby u ciebie? Nastrój. 41, to nie za dobrze. Głód narkotyczny od ambrozji. Niewygodnie brak jedzenia... Jedzenie bez stołu. A, bo ty jesteś jedną z tych osób, które potrzebuje stołu do jedzenia. To ci zbudujemy stół, słuchaj, bo bardzo bym chciał, żebyś się dołączył do naszej kolonii. Gdzie to jest? Meble i zrobimy ci taki jeden mały stoliczek. O. Jedyny tak zwany stoliczek. Pyk, proszę. I nawet ci zrobimy krzesło. Pyk i będziesz mógł sobie jeść przy... Ups, nie tu chciałem. Chciałem. To sobie anulujemy. Tych nikt tego nie sadzi, jak rozumiem. Ale trudno. Francuz, co ty tak po nocy robisz? No, już nie interesował. Francuz, nie. Kiosiek. Czwarta w nocy. Weź poćwiartuj tego mega shopa precza, jak on się tam nazywał. Samica bumelop. Samica rysia, 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 indyk, indyk, żółw, żółw, żółw. No nic, nie ma żadnej mega fauny, ani też fauny jakiejś, którejś, jakiejś, która nas interesuje. To co, pewnie wypadałoby przed opuszczeniem mapy postarać się jak najwięcej surowców wykopać. Takich bardziej rzadkich. Powiedzmy, że tak byśmy chcieli zrobić. I tu mamy sprasowane żelazo, to jest bez przesady. Tutaj mamy srebro. Tu mamy super stal. O, to jest coś, co by mnie interesowało. Prawdopodobnie. Jakoś wyjątkowo dzisiaj dźwięk nie ma. Cetos z handlarz dobrami egzotycznymi. Wow.
Karawana z Sedos się zbliża. Są to handlarze dobrami egzotycznymi. Handlarz zatrzyma się w pobliżu na kilka dni. Możesz go zaatakować, albo ale to rozzłości jego frakcję. Zobacz miejsce. U, nice. Sprawdźmy, kto ma największy socjal. Społeczny, 11, Samantha. Wow, wow. Patrzcie, z małpkami przyszli. Nice. Małpki, lamy i w ogóle dużo ludzi. Handluj z tym typem. Handluj z tym, jak to mówią. Zobaczymy, co mają na sprzedaż. Super apteczka. Super stal. Wszystko jest super w tej grze. Róg Trambo możemy sprzedać. To bym chciał zrobić, byśmy dostali za to 560 prawie. Potrójna wyrzutnia rakiet, poczwórna w ogóle. Wyrzutnia rakiet. Wyrzutnia rakietowa jednorazowego użytku, która wystrzeliwuje 3 pociski w krótkich odstępach czasu. Aha, dlatego jest potrójna. Mała rzeźba z marmuru, telewizor kineskopowy, to bez przesady. Gotowanie, co? Gotowanie serum neurorenera. Jednorazowa super dawka mechanitów nastawionych na trenowanie określonej umiejętności. Dawka jest podawana przez orbitę oka. Ajajaj, po uwolnieniu do mózgu mechanity szybko poprawiają umiejętności pacjenta w określonym obszarze. W razie potrzeby zmieniając się w tkankę nerwową. Trochę mnie niepokoi, że trzeba to podawać przez oko, szczerze mówiąc. Ale poza tym to chyba spoko. Nie, tak naprawdę chyba nic nie potrzebuję. Lanca psychicznego szoku, to brzmi strasznie dziwnie. Pulsacyjna lanca zwierzęca jeszcze bardziej. Wątroba. O! Odgrywa ważną rolę w metabolizmie, kto by pomyślał. Stalowy szpon. Wow! Zastępuje dłoń potężnym układem złożonych z 3 śmiertelnych pazurów. Wow. Now that is something. Ale kosztuje 1400. Dobra, sprzedajmy róg Trambo. Tego nie chcecie kupować, to już wasza sprawa. Ja po prostu akceptuję i tu jest nasze srebro. I gdzie jest Samantha? Hej, ja tu jesteś. Nie może, aha, bo ty nie możesz wykonywać dump labor. Transportuje drewniana kłoda, żeby zrobić krzesło, obi play games. Transportuje srebro, wyśmienicie. Ktoś się poczuł, żeby to zrobić. Francuz. Aha, ty śpisz, bo po nocy żeś coś robił. Francuz, czemu ty coś tam po nocy robiłeś? To mnie zastanawia. Ja cię obudzę, żebyś wrócił do normalnego rytmu i idź kopać tą super stal sprasowaną. Też pewnie jesteś głodny, tak? Idzie na spacer. Nie no, stary, weź się zajmij czymś pożytecznym. Dobra, zjadłeś? To idź kopać sprasowaną super stal. Super stal i super apteczkę. Bumelop. Nie, to was nie chcemy zdecydowanie. Jak tam? 15 mamy. Lord, rozumiem, ty się zajmujesz robieniem tego. Aj, no właśnie, to jest jakiś przypał. Szczerze mówiąc, że on robi ten posiłek i zamiast robić kolejny, to tutaj zróbmy na szybko taki składzik malutki. Skład. Wyczyść wszystko. I tu zrobimy posiłki, racje żywnościowe, a tutaj te racje żywnościowe wyłączymy. Dlatego, żeby Lord nie chodził tak daleko. Bo to jest jednak bez przesady, bez niepotrzebne. Gra w szachy. Aha. Dobra, pograj sobie w szachy. Harmonogram. Aha, powinniśmy ci ustalić. Praca, a reszta to już się zajmuj czym chcesz, słuchaj. No i tak właśnie, suchy prowiant przygotowywuj. Wow, ktoś się nawet poczuł i przetransportował to tutaj. No z tym zabójcą jest problem. Zdrowie. Proszę ty mi. Kapsuły transportowe, nice. Wykreś kapsułę, zobacz miejsce. Bam. Włókno syntetyczne. No, bez przesady, mogło być lepiej. Jak ci idzie kopanie, Francuz? No nie najlepiej, to rozumiem, że prasowana super stal jest całkiem sprasowana, jest całkiem super, więc długo się kopie. No dobra.
Wy idziecie coś robić. Aha, transportować, tak, bo chyba ustawiłem osobom jakieś transportowanie. Tragarz, aha, tak. Na jeden w ogóle, to bardzo nisko, w sensie wysoko. Na dwójkę może cię ustawię, wiesz? Powinno być okej. Okay. Kto się zajmuje wektorem? Samantha. Zajmij się rozmową z wektorem. Jak wam idzie o tym, co rozmawiacie? No weź go, przekonaj. Zmniejszyliśmy resistance o 2 prawie. Nice. Zanim będziemy gotowi, żeby ruszyć na wyprawę, to spokojnie przekonamy wektora, żeby do nas dołączył i się z nami zakumplował w naszej nowej bazie. Jeśli chodzi o prąd, to idzie nam całkiem nieźle. Panele słoneczne na pewno dają radę. Tutaj pytanie, czy mamy jakieś zadania zlecone? Zrób prosty hełm. Szczegóły zabójca miał to niby robić, a sprawdźmy, kto ma jeszcze crafting na jakimś przyzwoitym poziomie. Postać. Rzemieślnictwo. Postać jest francuski. Rzemieślnictwo 7. To sporo. Lord? Nie. Samantha? 8. O, popatrz, proszę. Szczegóły zabójca. Nie, Samantha. Samantha niech to zrobi. I tutaj też potrzebujemy jeszcze jednego płaszcza, to na pewno. Czyli płaszcz jeszcze jeden. Szczegóły też Samantha. A, przecież tutaj widać, kto ile ma z jakiego skilla. To jest coś, o czym zapominam, bo nie pamiętam. Zapominam, bo nie pamiętam, obviously, ale zawsze zapominam, że jest taka opcja tutaj, żeby to zobaczyć. Uszyj melonik. Już masz melonik. Pewnie chcielibyśmy jeszcze jeden hełm. 8, tak? Nawet 9. A, to już, a nie, bo już mamy 2, to 7. O, tyle jest nam potrzebne. Wektor. Związany, spowolniony, więzień 5 i 4. No nic, prędzej czy później cię przekonamy. Dobra, słuchajcie. Uderzyliśmy w ten, że tak powiem, już w tym momencie klasyczny 20, około 20-minutowy mark. Także wiecie, co teraz będzie. Będzie koniec odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Gorygon.